Jestem już po pierwszej części modyfikowania broni. Starałem się zachować ich unikalność, tak by każdą coś wyróżniało. Na skaucie nie było większego problemu. Salt natomiast już zaczął sprawiać trochę trudności, ale jakoś poszło. Natomiast największe problemy zaczęły się przy Pyro, gdyż TF jak to TF, część atrybutu po prostu nie działa. No bo po co Valve miałoby się przejmować atrybutami, których nie używają, ale zostawili w grze. Tak czy inaczej staram się zachować oryginalność broni, czasem mniej lub bardziej mi się to udaje. Jest to proces bardzo czasochłonny, no ale trzy klasy mam już za sobą. Oczywiście Pyrka wymaga jeszcze poprawek i przemyślenia w ogóle, jak ma działać ten jej miotacz płomieni, no ale jak na razie nie jest źle, no ale oczywiście balans broni to dopiero kiedy zrobię serwer i wy mi pomożecie, bo sam nie jestem w stanie tego zrobić. Trochę martwi mnie optymalizacja tego serwera, bo znając was wpadniecie na pomysł wzięcia tych samych klas, które mają spam bronie typu piaskun, no ale myślę, że będzie śmiesznie, więc zobaczymy jak to będzie. Finalnie serwer ma mieć nazwę Rozpierducha, ot taka zabawna nazwa, bo serwer przy dużej ilości graczy nie będzie prawdopodobnie grywalny, no ale to się zobaczy w praktyce. Ode mnie to na razie wszystko, jeśli kogoś ciekawią zmodyfikowane aktualnie bronie przeze mnie, to miłego oglądania. A jak nie, to do usłyszenia w kolejnej części.